Dzień dobry, nazywam się Jacek Stanisławski i zapraszam do wysłuchania 23 odcinka podcastu Marketing Prawniczy w Praktyce. Moim dzisiejszym gościem jest Wojciech Włoszyk, prawnik lingwista, który razem z zespołem firmy Juridico świadczy usługi tłumaczeniowe dla kancelarii, urzędów, instytucji państwowych i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wojtek opowiada m.in. o tym, jak powinien wyglądać profesjonalny proces tłumaczeniowy i jakie osoby w nim uczestniczą. Dzieli się też wskazówkami na temat tego, jak wybrać tłumacza i jak ocenić efekt końcowy jego pracy. W drugiej części rozmowy poruszamy tematy, które mogą nie przypaść do gustu prawnikom znającym bardzo dobrze języki obce. Dzięki Wojtkowi już wiem, że znajomość języka, a umiejętność tłumaczenia to dwie zupełnie różne sprawy. Dobrze tę sytuację oddaje cytat z pewnego polskiego filmu. Jaka jest różnica między zawodowcem a amatorem? Jeden to lubi, drugi to umie. Ta rozmowa otworzyła mi oczy na skomplikowany świat tłumaczeń. Jeśli korzystasz z usług tłumaczy w swojej pracy, albo dopiero staniesz przed wyborem dostawcy takiej usługi, wyciągniesz z tej rozmowy dużo konkretnych informacji. Zapraszam. Wojtek, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Marketing Prawniczy w Praktyce. Dzisiaj temat ciekawy, międzynarodowy, dotyczący tłumaczeń, czyli tego, czym się zajmujesz na co dzień. Przedstaw się proszę, kim jesteś i czym się zajmujesz? Dzień dobry, bardzo dziękuję Ci za zaproszenie do dzisiejszego odcinka. Nazywam się Wojtek Włoszyk, jestem prawnikiem lingwistą i prowadzę z koleżankami firmę Juridico Legal and Financial Translations, która zajmuje się świadczeniem usług profesjonalnych tłumaczeń finansowych i prawniczych dla podmiotów z branży prawniczej, finansowej, sektora publicznego, wszystkich tych, którzy potrzebują wysokiej jakości usług translatorycznych. Czyli nie dosyć, że pomagasz tym, którzy na co dzień posługują się skomplikowanym językiem, to jeszcze pomagasz im go przekładać na inne języki obce. Tak, no staram się zwolnić ich zasoby do tego, co potrafią robić lepiej, szybciej i bardziej efektywnie i pomagam im w ten sposób zarabiać pieniądze albo je oszczędzać, chroniąc ich przed popełnianiem błędów. Dzisiaj porozmawiamy dosyć przekrojowo o kwestii tłumaczeń, o tym, czym w ogóle są tłumaczenia, jak się do nich zabrać, kto powinien je robić, a kto może powinien z tego zrezygnować. Natomiast na początek powiedz proszę, jak to się w ogóle stało, że zostałeś prawnikiem i że zostałeś tłumaczem? Bo to nie jest taka tradycyjna ścieżka. Nie jest, aczkolwiek coraz staje się ona coraz bardziej popularna, a to dzięki temu, że pojawił się w ogóle taki zawód w nomenklaturze oficjalnej jak prawnik lingwista. Stało się to głównie dzięki Unii Europejskiej i jej wyspecjalizowanym służbom językowym, głównie dzięki Komisji Europejskiej i Trybunałowi Sprawiedliwości. W czasach, gdy ja zaczynałem się interesować tą ścieżką rozwoju, no jeszcze było daleko do naszego wejścia do Unii Europejskiej, jak i o tym, żeby marzyć, żeby zostać prawnikiem lingwistą takim typowo unijnym. Po części mi się to mimo wszystko udało, no ale trochę to trwało. No, tak jak każdy w naszej branży, w naszym zawodzie, ukończyłem studia, rozpocząłem pracę w kancelarii, popracowałem tam kilka lat i to były jeszcze takie czasy, było to powiedzmy około 20 lat temu, gdy poza Warszawą nie było zbyt wielu prawników posługujących się profesjonalnym językiem angielskim, pozwalającym na świadczenie obsługi prawnej wobec podmiotów zagranicznych, a tych podmiotów się coraz więcej w naszym kraju pojawiało. Kancelaria, w której pracowałem w Gdańsku, no, miała w portfolio swoich klientów podmioty z udziałem kapitałowym zagranicznym. No i ja jako osoba, która byłem najmłodszy wtedy i siłą rzeczy najlepiej przygotowany językowo i chciałem się dalej kształcić, specjalizować w tym zakresie, zacząłem z tymi klientami coraz więcej pracować i obsługiwać ich w języku angielskim, no i tłumaczyć na potrzeby kancelarii, na potrzeby swoich innych klientów, innych pracowników, innych partnerów, dokumenty różnego rodzaju. I okazało się, że po prostu wychodzi mi to całkiem dobrze, a poza tym, że mi się to podoba. Zacząłem, jakby odnalazłem sobie jakiś talent translatoryczny, zacząłem się dodatkowo kształcić, kończyłem studia podyplomowe, szereg kursów i zacząłem takie świadczyć, jak wszyscy też wiemy, jak wynagradzani są młodzi prawnicy, pod tym względem niewiele się zmieniło przez te lata, więc po prostu dorabiałem sobie tymi tłumaczeniami też wieczorami i weekendami i na tamten moment były to całkiem przyzwoite pieniądze. No i w pewnym momencie
tak naprawdę zacząłem mieć dylemat, czy to nie jest coś, co podoba mi się, takie działalność taka na styku usług prawniczych i przekładu, czy to nie jest coś, co bardziej mnie pociąga niż taka typowa kariera kancelaryjna. W pewnym momencie usamodzieliłem się, utworzyłem swoją własną firmę doradczo-tłumaczeniową, która przekształciła się z biegiem lat w spółkę Juridico Legal and Financial Translations. Działalność doradcza dalej gdzieś tam sobie funkcjonuje w tle, natomiast to jest mój sztandarowy projekt biznesowy na ten moment z kilkunastoma współpracownikami. No i tak z biegiem lat od tej działalności typowo prawniczej przeszedłem bardziej na stronę usług językowych. Właściwie stoję na styku tych dwóch branż. Dziś określam siebie po prostu jako prawnika lingwistę. A co jest ciekawego w tłumaczeniach? Co jest ciekawego w tłumaczeniach? Tłumaczenia prawnicze, może nie każde tłumaczenie, ale tłumaczenia specjalistyczne, a w szczególności tłumaczenia prawnicze, no te, które są mi najbliższe, to jest olbrzymia przygoda intelektualna. Jaka to jest przygoda? Staram się dzielić z szerszą publicznością, pisząc na ten temat w mediach społecznościowych, na LinkedInie, prowadząc bloga. Właściwie wszystkie materiały merytoryczne, które znajdują się na naszej stronie internetowej, są mojego autorstwa. Poświęcam na to dość dużo czasu. Jest to oczywiście element też budowania naszej marki, mojej własnej marki osobistej i jakaś forma content marketingu, ale tak naprawdę przede wszystkim wynika to z mojego takiego zamiłowania, takiej pasji. Naszym hasłem przewodnim naszej firmy, naszego zespołu jest z pasji do prawa i tłumaczeń. I to jest prawda. Ja po prostu, jeżeli trafiam na problem lingwistyczny, prawno-lingwistyczny, czy to na forach różnych tłumaczeniowych, czy ktoś zadaje mi w wiadomościach prywatnych, czy po prostu w naszej codziennej praktyce któryś z naszych tłumaczy, bądź ja pracując z jakimś tekstem, trafiam na jakąś zagadkę terminologiczną, to nigdy nie chodzę na skróty. To jest z jednej strony błogosławieństwo, z drugiej strony przekleństwo, bo jest to bardzo nieefektywne ekonomicznie, natomiast no, przekłada się na jakość tego, co robimy i różnego rodzaju ciekawe spostrzeżenia, którymi potem mogę się dzielić z odbiorcami naszych usług, z innymi kolegami, koleżankami z branży tłumaczeniowej. Nasze usługi, moja praca to jest w dużej mierze komparatystyka prawnicza. Tak? To jest coś, co porównywanie instytucji, praca ze źródłami polskimi, angielskimi, z różnych systemów prawnych i poszukiwanie znaczeń. Niby wszyscy znają angielski, niby jest mnóstwo słowników, opracowań, a takich zagadek terminologicznych jest cały czas całe mnóstwo. To do tego jeszcze dojdziemy. Ustalmy natomiast na początek, czym właściwie jest tłumaczenie. Bo ja mam wrażenie, że wiele osób traktuje tłumaczenie jako przepisanie tekstu jeden do jeden. Tekst jest po angielsku, chcą go przetłumaczyć na polski, no to tak właśnie ze słownikiem jeden do jeden, jakby to chcieli przetłumaczyć. A czym tak właściwie, z twojego punktu widzenia jako profesjonalisty w tym zakresie, jest tłumaczenie, czy tłumaczenie prawnicze? Właściwie wyjąłeś mi z ust jedną rzecz, bo ja zwykłem zaczynać odpowiedź na tego typu pytanie od tego, czym tłumaczenie nie jest. Nie jest przepisywaniem tekstu z jednego języka na drugi, które może wykonywać każda osoba posiadająca średnią czy nawet wysoki stopień znajomości tego języka obcego. Przekład prawniczy jest każdy przykład specjalistyczny, no ale ja siłą rzeczy będę tutaj się skupiał na przykładzie prawniczym, z którego wyrosłem, z którym mam do czynienia na co dzień, którego uczę innych i to jest oddawanie sensu i znaczenia, tak? To z jednej strony na pewno to nie jest przepisywanie, z drugiej strony to na pewno nie jest przekład jeden do jednego, w sensie słowo za słowo, bo z tego wychodzą później koszmary lingwistyczno-prawniczo-stylistyczne, którymi mamy często do czynienia. Wiele takich przykładów możemy znaleźć w sieci i w naszej codziennej praktyce, kiedy mamy do czynienia, czytamy tekst, słyszymy w głowie polskie słowa, a on jest napisany po angielsku. Tak tłumaczenie nie powinno wyglądać. Oczywiście ideałem przekładu, każdego przekładu jest to, żeby jego odbiorca, natywny użytkownik języka
docelowego. Miał wrażenie, że tekst brzmi w sposób... Skupiam też się na tłumaczeniu pisemnym, że tekst brzmi dość naturalnie. Tak? Im bliżej tego poczucia naturalności, oczywiście sensownie przy okazji, natomiast żeby był flow, nawet w tłumaczeniach prawniczych jest to bardzo ważne, żeby tłumaczenie nie zgrzytało, żeby było dopracowane stylistycznie, terminologicznie to jest jakby absolutna podstawa, ale również żeby sprawiało wrażenie tekstu opracowanego przez profesjonalistów dla profesjonalistów. Wspomniałeś o tym, że jest dużo jakichś przykładów takich, nazwałbym to kwiatków językowych. Jesteś w stanie w tej chwili jakoś z głowy przytoczyć jeden albo dwa przykłady czegoś, co się szczególnie powtarza u prawników? Ja nie chcę mówić, że to się powtarza u prawników, to się powtarza u po prostu u osób, które zajmują się przekładem prawniczym albo z przypadku, albo z przymusu, albo wydaje im się, że potrafią to robić i tylko im się wydaje. No i jest naprawdę ciężko tak brak rozróżniania naprawdę podstawowej terminologii, brak odróżniania, to już tak naprawdę są jakby z troszkę wyższej półki problemy, no ale brak rozróżniania, nie wiem, wypowiedzenia od odstąpienia, tak? I określenia, nie wiem, projekt z branży, przykład z branży budowlanej, określanie projektu budowlanego, opracowania projektowego jako project zamiast design. No i jest takich przykładów jest. To są naprawdę takie proste. Może w tych tekstach, z którymi my pracujemy, już aż takie bardzo podstawowe błędy się nie zdarzają, ale na pewno wielu, każdy z prawników pracujący z tekstami w języku obcym i z obcojęzycznymi klientami miał do czynienia z tego typu sytuacjami. No, dla mnie takim z ostatnich miesięcy najbardziej jaskrawym przykładem, nieśmiesznym, ale tragicznym, było to, gdy my obsługujemy od dłuższego już czasu Ministerstwo Sprawiedliwości w zakresie tłumaczeń pisemnych i zostałem poproszony przez pracowników ministerstwa o zweryfikowanie tłumaczenia wykonanego przez tłumaczy z jednego z wcześniejszych kontraktów i było to tłumaczenie dotyczące aktów stanu cywilnego z prawa indyjskiego. I już jakby nie chodzi o wskazywanie teraz o konkretnych tutaj dokumentów, natomiast było to tłumaczenie, które było wykorzystywane przez ministerstwo jako oficjalne tłumaczenie na język polski, które było udostępniane i na podstawie którego udzielano informacji sądom polskim, które zwracają się do Ministerstwa Sprawiedliwości o udzielenie informacji na temat prawa obcego, bądź to wystąpienie do odpowiedniego ministerstwa w innym kraju, bądź po prostu udzielenie z własnych zasobów wiedzy i tłumaczeń, które ministerstwo część prawa obcego, które najczęściej jest wykorzystywane na swoje własne potrzeby, też tłumaczy. No i rzeczy, które tam znalazłem i wyobraziłem sobie, jak polskie sądy na tej podstawie orzekają, to wołało naprawdę o pomstę do nieba. Dotknąłeś takiego tematu, który miałem przygotowany na później, ale to porozmawiajmy o tym faktycznie teraz. Mianowicie chodzi mi o odpowiedzialność za tłumaczenie takiego tekstu prawnego czy prawniczego. No bo jeśli faktycznie jest tak, że w wyniku nieudanego tłumaczenia jakiegoś aktu prawnego z Indii polskie sądy orzekały w sposób być może wskazujący na niekorzyść osoby, która dochodziła swoich praw, no to co? To do Pana Boga można iść, czy do tego tłumacza? I kto ma to ocenić w ogóle, że to było zgodne albo, znaczy właściwe albo niewłaściwe? No w tym przypadku akurat to pretensje można by mieć częściowo do ministerstwa, tak, które nie zapewniło właściwego nadzoru nad wykonywaniem tych tłumaczeń. Generalnie rzecz biorąc, tłumaczenia prawnicze, te świadczone przynajmniej w ramach funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i prowadzonych postępowań sądowych, realizowane powinny być przez, no i są realizowane przez tłumaczy przysięgłych, którzy w zdecydowanej większości przypadków są właściwie do tego przygotowani. Od 10-15 już lat funkcjonuje ustawa o
zawodzie tłumacza przysięgłego i odpowiednie egzaminy sprawdzające przygotowanie osób wykonujących później ten zawód do i posiadanie przez nie odpowiedniej wiedzy i kompetencji. Natomiast przed 2005 rokiem to była troszkę taka wolna amerykanka i naprawdę kto chciał, kto bardzo chciał, ten mógł zostać tłumaczem prawniczym, jeżeli wykazał odpowiednimi dokumentami przed prezesem sądu okręgowego właściwego dla jego miejsca zamieszkania znajomość lepszą lub gorszą danego języka. I w niektórych okręgach ta znajomość była w jakikolwiek sposób weryfikowana, w większości nie była, więc przed 2005 rokiem uprawnienia rozdawano w zasadzie dość przypadkowo. I większość tych tłumaczy to minęło no, raptem 15 lat. Większość tych tłumaczy funkcjonuje jeszcze na rynku i część z nich to są oczywiście znamienici specjaliści, natomiast jest również wśród nich wiele osób, które tego zawodu po prostu nie powinny wykonywać, tych uprawnień nie powinny posiadać. Jeżeli zostanie popełniony błąd, to sąd może skorzystać z innego prościopowo, a nie innego tłumacza przysięgłego. Tylko powstaje też problem, co wtedy, jeżeli mamy dwa tłumaczenia tego samego tekstu, przetłumaczonego na dwa różne sposoby, często blisko, ale jak dobrze wiemy, czasem niuans i dobór takiego albo innego słowa decyduje o przegranej lub wygranej, no i pojawia się problem. No i tu brakuje biegłych. Brakuje biegłych. Ja kierując się, jakby to też życie mnie ukierunkowało w tym ku temu celowi, kilka podobnych zapytań do mnie trafiło i na tej podstawie doszedłem do wniosku, że może powinienem zostać biegłym sądowym i takim biegłym zostałem. Jestem w tej chwili biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym Gdańsku i w Warszawie w zakresie jurylingwistyki i właśnie interpretacji oceny jakości przekładu prawniczego i interpretacji dokumentów dwujęzycznych. Więc można się zwrócić na przykład do biegłego. No tak, tylko że trzeba w ogóle gdzieś tak wyczuć między wierszami, że coś może być nie tak z tym tłumaczeniem, no bo jak ktoś tego nie wyczuje albo nie wyłapie jakiegoś chociażby znaku, że coś tam może być nie tak, no to można by podważać każde tłumaczenie i trochę przypominałoby to rzucanie grochem o ścianę i tak no, może coś z tego wyjdzie, może nie. Więc to... No ale to no, oczywiście, ale to... To tak to już jest w sporach prawnych i sądowych, że podważa się czasem coś, co na wcześniej wydawało się niepodważalne i jasny był zgodny zamiar stron. Natomiast kiedy życie napisało swoje scenariusze, okazuje się, że jednak ten zamiar taki zgodny nie był albo gdzieś po drodze te intencje się zmieniły i podobnie można podejść oczywiście do tłumaczenia. No, są sytuacje, kiedy tak samo jak tekst polski może być dwuznaczny, interpretowany na różne sposoby, tym bardziej tłumaczenie z języka obcego na język polski dla celów dowodowych, dla celów prowadzenia postępowania sądowego czy postępowania karnego może być dwuznaczne, można to tłumaczyć często różne terminy na dwa różne sposoby, są różne strategie przekładu, kontekst często kluczowy w tłumaczeniu jest zawsze kontekst i kontekst można sprowadzić też do różnych konkluzji. I czasami to nie są błędy, tylko po prostu możliwość dwojakiej interpretacji. Tłumacz na coś się musi zdecydować. Jeżeli jest ewidentny problem interpretacyjny, to powinien no, zawrzeć jakieś dodatkowe zastrzeżenie, wyjaśnienie na ten temat. Ale nie zawsze to robi, też są na ten temat różne szkoły. No ale zdarzają się też tłumaczenia, które są ewidentnie błędne, gdzie nie ma pola do dwuznaczności, tylko po prostu ktoś działał w sposób niezgodny ze sztuką, nie posiadał odpowiednich kompetencji, odpowiedniego przygotowania i po prostu przetłumaczył coś źle. No i w takich sytuacjach tłumacz ponosi oczywiście odpowiedzialność zawodową. Tłumacz przysięgły po prostu odpowiedzialność wynikającą z ustawy i podlega również pod odpowiedzialność dyscyplinarną zawodową. No a każdy tłumacz, czy każda firma tłumaczeniowa, która tego typu usługę świadczy, no podlega odpowiedzialności cywilnej, odszkodowawczej. Ciekawe jest to, co powiedziałeś na temat tej historii nadawania tych uprawnień
tłumacza przysięgłego, bo ja mam akurat... Wiele osób nie zdaje sobie z tego w ogóle sprawy, że tak jest. Ja mam i swoją taką, swoje doświadczenie, ale też doświadczenie z kilku kancelariami, z którymi współpracowaliśmy, gdzie wysyłając jakąś próbkę tekstu do tłumaczenia, przy czym była to próbka płatna i to tłumaczenie było płatne na próbę, do tłumacza przysięgłego no, wracało coś, co wyglądało jak przepuszczone na szybko przez niedoskonały Google Translate. I to naprawdę aż wołało o pomstę do nieba. I zastanawialiśmy się wtedy, co tu jest grane. Czy ktoś już podchodzi do tego tak na odwal, że no po prostu cokolwiek wysyła, ale dał to uczniowi, nie wiem, piątej klasy podstawówki, czy sam tak tłumaczy, no to już w ogóle by było bardzo dziwne. Jakby nie potrafiliśmy zupełnie tego zrozumieć. Nie wiem, czy to jest jedyny powód, to co powiedziałeś jest jedynym powodem, ale no ja miałem takie doświadczenia bardzo negatywne z osobami, które przedstawiały się jako tłumacze przysięgli. Znaczy, nie chciałbym też, żeby to w tej chwili tak zabrzmiało, że krytykujemy osoby posiadające uprawnienia tłumacza przysięgłego. Absolutnie nie. Chodzi o to, że... Ale to tak samo jak z prawnikami, tak? To tytuł, posiadanie tytułu zawodowego radcy bądź adwokata też nie determinuje tego, czy ktoś nie jest partaczem. No, no pełna zgoda. Osoby niekompetentne albo zajmujące się, specjalizujące się w jakiejś dziedzinie, a przypadkowo zajmujące się jakąś zupełnie inną i prowadzący, w sposób prowadzący klienta do katastrofy też się zdarzają i to nie są rzadkie przypadki. Więc w zawodzie tłumacza przysięgłego jest po prostu podobnie. Są uprawnienia, posiadanie uprawnień, zdanie egzaminu, czy to w obecnym stanie prawnym, czy posiadanie uprawnień pochodzących z poprzedniego stanu prawnego, to jest jakaś pewna gwarancja, że te kompetencje zostały przez kogoś zweryfikowane i one tam faktycznie są. Ale to też może być tak, że ktoś był dobry 20 lat temu i to linię się przygotował i był młody, pełny energii i się uczył i chciał robić dobrze, a dzisiaj jest zblazowanym faktycznie tłumaczem, który ma fabrykę praktykantów, którzy klepią jakieś powtarzalne akty stanu cywilnego czy inne podobne powtarzalne, nie wymagające jakiejkolwiek finezji teksty, no i po prostu dzisiaj tych kompetencji już nie posiada, tak? I przystawia tylko pieczątki. I znowu, w branży prawniczej możemy spotkać się z bardzo podobnymi sytuacjami, gdzie ktoś jest po prostu patronem całej stajni aplikantów, a sam de facto nie posiada już kompetencji tak naprawdę, żeby pójść i osobiście świadczyć usługę. Więc tak, no, zdarzają się tacy tłumacze. Sam fakt przepuszczenia czegokolwiek przez Google Translate przy tłumaczeniu tekstów prawnych dla kancelarii, czy jakiegokolwiek klienta, który przychodzi do nas, powierzając dokument, który jakby z definicji jest dokumentem poufnym, puszczanie czegokolwiek takiego przez Google Translate dyskwalifikuje. To jedna ze spraw, w której miałem okazję wydawać opinię w ostatnich miesiącach, polegała między naruszenia, że tak powiem, to była sprawa cywilna na tle błędów w tłumaczeniu. I to były roszczenie klienta wobec biura tłumaczeń z tytułu błędów w tłumaczeniu. Natomiast jednym z wątków tego było przepuszczenie dokumentów przez, to były akurat, może to nie były teksty poufne, ale objęte prawami autorskimi. Jednym z wątków okazało się naruszenie praw autorskich, bo wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że skorzystanie z darmowego Google Translate powoduje przepuszczenie jakiegokolwiek tekstu i wciśnięcie Translate powoduje przejście praw autorskich, czy udzielenie nieograniczonej licencji do korzystania z tych tekstów przez Google i wszelkiego podmioty powiązane. Także nie tylko, oczywiście teksty te mogą się nagle pojawić w wynikach wyszukiwania albo trafić do baz danych Google i wyskoczyć w różnych mało oczekiwanych sytuacjach innym użytkownikom. O, więc jakby jakość jakością, bo tłumaczenia maszynowe to już jakby też żyjemy trochę przeszłością i w naszej branży to, że ludzie spoza branży żyją, to nic dziwnego. W naszej branży też niestety tak jest, że tłumaczenia maszynowe traktuje się jako, nie wiem, formę, wiele anegdot krąży właśnie na temat to, jak Google Translate czy inne translatory dostępne w internecie popełniają dziwne, śmieszne błędy. Natomiast tłumaczenie maszynowe staje się pełnoprawnym narzędziem w branży tłumaczeniowej i odpowiednio wykorzystane
może służyć doświadczenia profesjonalnej na dobrym poziomie usługi, tylko też trzeba wiedzieć, jak to robić, przy użyciu jakich narzędzi, a jakich narzędzi nie używać. Na pewno nie wolno używać narzędzi darmowych, bo nic nie jest za darmo. Wcale ja, no teraz naprawdę otworzyłeś mi głowę, bo ja wiem, że nic nie jest za darmo, to po pierwsze też korzystam z tych wszystkich narzędzi ekosystemu Google'a w wersji chyba najbardziej płatnej, jakiej się da, właśnie ze względu na to, żeby zapłacić pieniędzmi, a nie prywatnością czy dokumentami, ale przyznam, że nie pomyślałem nigdy o tym, że jak coś wrzucę do tego Google Translate, to w sumie już jest Google'a, więc tutaj możemy przestrzec, że jeśli macie Państwo jakieś umowy albo inne teksty poufne, to może niekoniecznie poprzez Google Translate. Warto, jako prawnicy polecałbym wszystkim prawnikom zapoznawanie się z regulaminami świadczenia usług, z których korzystają. No ale one są po angielsku, a my tu mamy tłumaczyć. Słuchaj, powiedzieliśmy o tym, jakie pułapki czekają na tych, którzy chcieliby coś przetłumaczyć, na co zwrócić uwagę, ale może zagrajmy raczej na taką pozytywną nutę i opowiedz proszę, jak powinien wyglądać profesjonalny proces tłumaczeniowy i powiedz też, jakie osoby w nim uczestniczą, bo mam wrażenie, że to jest ktoś więcej niż tylko klient, którym jest prawnik albo kancelaria i tłumacz. Jak to powinno wyglądać? Tak, proces tłumaczeniowy w takim podstawowym wydaniu może ograniczać się do udziału klienta i tłumacza, czy to tłumacza przysięgłego, czy nieprzysięgłego, który na pewno ważnym, niezmiernie ważnym elementem takiego procesu w przypadku tłumaczeń prawniczych szczególnie jest ścisły kontakt i komunikacja pomiędzy klientem a tłumaczem. Dla tłumacza powinien być najważniejszy kontekst. Często nie tylko sam kontekst dokumentu, na którym pracuje, czyli jakby akapity poprzedzające i następujące po zdaniu, nad którym aktualnie pracuje, ale bardzo ważny jest często też szerszy kontekst danej sprawy. Nie zawsze oczywiście tłumacz może wiedzieć, na czym ten szerszy kontekst polega, chociażby ze względów poufności, ale bardzo często to, dla kogo jest to tłumaczone, dla jakich celów to jest tłumaczone, czy to do czego to będzie wykorzystywane, czy tekst ma mieć charakter bardziej informacyjny, czy będzie to dokument, który będzie regulował stosunki stron, czy jest to w celu przedłożenia w urzędzie, w sądzie, w prokuraturze, to wszystkie tego typu dodatkowe informacje mogą być dla tłumacza bardzo, bardzo pomocne. Czasami z dokumentu też na przykład nie wynika jednoznacznie, z jakiego obszaru prawnego, z jakiego porządku prawnego pochodzi autor tekstu. Właściwie autor jak autor, jakby jakie są korzenie do tego dokumentu, tak? Czyli na bazie jakich przepisów, jakiej kultury prawnej dany dokument był tłumaczony. Jeżeli jest to po prostu dokument po angielsku, na przykład, jeżeli tłumaczono oczywiście na język polski. Tłumaczenie może wyglądać inaczej, jeżeli był to dokument pochodzący, wytworzony przez prawników angielskich, inaczej, jeżeli jest to dokument pochodzący ze Stanów Zjednoczonych, a jeszcze inaczej, jeżeli pochodzi ze Szkocji, Australii czy Nowej Zelandii. To wszystko może mieć znaczenie a może jest to dokument tworzony po angielsku, ale w kulturze prawa kontynentalnego przez prawników hiszpańskich, francuskich albo niemieckich. I jest napisany bardzo dobrą, profesjonalną angielszczyzną, ale był tworzony przez kogoś, kto wyrósł, był wykształcony i praktykuje w kulturze prawa kontynentalnego i to wszystko ma znaczenie dla tłumaczenia. Przepraszam, że tobie przerwę. Moja wyobraźnia zadziałała. Wyobraziłem sobie tekst prawniczy przygotowany po angielsku przez Francuza i jakoś tak się wewnętrznie uśmiechnąłem, ale to... I często tak jest, ale nie możemy generalizować i ulegać stereotypom. Tak? To naprawdę to, jeżeli ja wiem, że autorem był Francuz i trafiam na jakieś dziwne sformułowanie, zagadkę, co autor miał na myśli. Jeżeli wiem, że był Niemcem czy Francuzem i wiem cokolwiek, albo przynajmniej wiem, gdzie szukać, wiem, gość miał na myśli jakąś tam instytucję, czy jego myśli krążyły wokół jakiejś tam instytucji prawa francuskiego czy niemieckiego, a wcale nie common law. I to może powodować, że jakby przetłumaczę to trochę inaczej, albo opatrzę to przynajmniej komentarzem. Słuchajcie, uważajcie na to, bo coś, tak? Bo to być może miało znaczyć trochę co innego niż jest napisane. I żeby tego typu wartość dodaną
móc dołożyć od siebie, no to nie wystarczy znać języka obcego, tylko trzeba tą perspektywę mieć troszkę szerszą, troszkę szersze przygotowanie i w ogóle ktoś musi nauczyć patrzeć na ten sposób, na tekst, tak, ale jakby dygresja dość długa. I taka, w takiej relacji, czyli tylko klient, prawnik, tłumacz, to może funkcjonować, jeżeli mówimy o pojedynczych zleceniach, pojedynczych tekstach, które po prostu, na które jest czas i jest czas na komunikację, jest czas na doprecyzowanie, jest czas na rozmowę, na przedstawienie tego szerszego kontekstu, o którym mówiliśmy. Natomiast wiemy, jak pracują kancelarie, jak pracują prawnicy, w jakich terminach klienci oczekują wyników i no, w skrócie dzieje się to wszystko bardzo często w tempie szalonym, a jak dzieje się w tempie szalonym, to oczywiście cierpi na tym jakość, ale też przekłada się to na to, że często taka relacja klient-tłumacz jest niemożliwa, bo dzieje się to w sposób taki, może nie zautomatyzowany, ale za pośrednictwem sekretariatów, project managerów, pojawia się konieczność skorzystania z profesjonalnego dostawcy usług tłumaczeniowych, który zorganizuje ten proces w sposób właściwy, bo do przetłumaczenia trzech kartek taki dostawca być może nie jest potrzebny. Natomiast jeżeli trzeba przetłumaczyć 3000 takich kartek w 3 dni, to pojawia się konieczność zorganizowania tego procesu. I tu wkraczają biura tłumaczeń. Tu wkraczają biura tłumaczeń, tu wkraczają project managerowie, którzy zarządzają całym tym procesem i to jest taka osoba nie będąca, tu częściowo zaczynam odpowiadać na tą część twojego pytania, kto jeszcze uczestniczy w procesie tłumaczeniowym. Mm-hmm, tak. I to jest właśnie z punktu widzenia klienta, takim punktem kontaktowym dla niego staje się project manager, który jest kanałem komunikacji, który odbiera instrukcje od klienta, przekazuje je tłumaczowi, odbiera od tłumacza pytania, od tłumacza czy od weryfikatora, to kolejna osoba, która się gdzieś tam pojawia i komunikuje je klientowi i stara się wydobyć od niego materiały referencyjne i ten szerszy kontekst, o którym sobie mówiliśmy i zarządza całym workflowem w ramach po stronie dostawcy. Oczywiście zawsze w tym procesie jest tłumacz jako ta najważniejsza komórka, najważniejsze ogniwo, ale tłumacz staje się przy takich poważniejszych realizacji poważniejszych usług tłumaczeniowych, bardziej obszernych, bardziej wymagających czasowo, staje się tylko jednym z elementów całego procesu. Często jest to, najczęściej, jest to cały zespół tłumaczy, bo jeżeli mówimy o dużych objętościach w stosunkowo krótkich terminach, często w niemożliwych terminach, no to po prostu jedna osoba nie jest fizycznie w stanie tego zrobić, więc nad danym projektem pracuje kilka, czasami kilkanaście osób. Chociaż to projekty, nad którymi pracuje kilkanaście osób, nie kończą się dobrze. Takie tłumaczenie jest wyłącznie dla celów informacyjnych. Czasami takie są potrzebne. Po prostu przychodzi, na przykład, przychodzi pozew, który trzeba przełożyć, pozew na 100 stron, wygenerowany przez jedną, albo 150, wygenerowany przez jedną z warszawskich kancelarii, ma 500 stron załączników, i trzeba, mamy 2 tygodnie, bądź 3 na przygotowanie odpowiedzi na pozew, a klient musi się z tym materiałem zapoznać, żeby udzielić kancelarii, a klient jest anglojęzyczny, aby udzielić kancelarii stosownych wytycznych, poszukać odpowiednich dokumentów i tak dalej, i tak dalej. Więc nie ma czasu 2 tygodni, który najlepszy byłby taki termin, żeby nad takim tłumaczeniem pracować, tylko trzeba to zrobić 3, 4, maksymalnie 5 dni roboczych, żeby i oddawać partiami, żeby następne etapy procesu przygotowania odpowiedzi na pozew mogły ruszyć. No i wtedy jakby tłumaczenie nie ma być super precyzyjne i wymuskane terminologicznie, tylko ma być szybko i w miarę dobrze, po to, żeby prawnicy klienta zaczęli czytać i zaczęli szukać u siebie w szafach i na serwerach odpowiednich dokumentów i dowodów, żeby dostarczyć się polskiej kancelarii, której zlecają przygotowanie odpowiedzi na pozew. Natomiast jeżeli nie ma takiego szaleństwa i dalej trzeba szybko, ale da się to robić w sposób w miarę uporządkowany i zorganizowany, najlepiej, kiedy nad tekstem pracuje 3, maksymalnie 4 osoby, które są ze sobą w ścisłym kontakcie. Jest jedna osoba, która kieruje takim zespołem, ma pełni funkcję tak zwanego language leada, czyli tłumacza, starszego tłumacza, tak, senior translatora, który po prostu podejmuje decyzje kluczowe terminologiczne,
koordynuje, ten może trochę czasem mniej sam robi, a bardziej jakby zarządza pracą całego zespołu, żeby to było w miarę wszystko spójne. W którymś momencie wkraczają weryfikatorzy, którzy po prostu całość sczytują pod względem kompletności, pod względem spójności terminologicznej, stylistycznej, językowej i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli jest czas, to najlepiej przy tłumaczeniu na język obcy, to no, w zasadzie nie ma możliwości, żeby ten etap pominąć, ale również przy tłumaczeniu na język polski jest to wysoce wskazane, czyli redakcja. Czyli wchodzi ktoś, ja często występuję w tej chwili w roli redaktora, wchodzi ktoś, kto nie pracował bezpośrednio nad tekstem i nie jest ukierunkowany w jakiś sposób mentalnie, intelektualnie na określone rozwiązania, tylko po prostu czyta. Ma tekst źródłowy i tekst docelowy, natomiast zasadniczo czyta już tylko, bo to weryfikatorzy wcześniej sprawdzali zgodność tekstu źródłowego z tekstem docelowym, sprawdzali terminologię, spójność językową i tak dalej, czyli zadbali o jakość tekstu. Redaktor już tylko czyta, czy to wszystko ma sens. Czy gdzieś ktoś nie zgubił jakiejś myśli, czy ja jako człowiek znający się na tłumaczeniach, który przerobił ileś takich tekstów i mniej więcej wie, gdzie mogą pojawić się jakieś pułapki, czytam i patrzę, że coś mi nie pasuje. Niby wszystko jest, niby wszystko gra, ale gdzieś między wierszami czegoś mi brakuje i wtedy sięgam do tekstu źródłowego, sprawdzam, aha, na przykład ktoś przetłumaczył prawie dobrze i weryfikator akurat w tym momencie tego może nie do końca wyłapał, bo jest to jakiś niuans i coś można napisać trochę inaczej, albo wtedy mam czas na zabawy terminologią, tak? Czyli, bo tłumaczę, jak robią to szybko, to mam to zrobić dobrze, natomiast nie mają filozofować za bardzo. Weryfikatorzy czasami niekiedy mają czas na to, żeby troszkę nad tą terminologią bardziej się pochylić, a w tym ostatnim etapie redakcji, jeżeli na to pozwala harmonogram, to ja czytam i już się zastanawiam, czy nie można by było na przykład ująć tego troszeczkę lepiej, dobrać innego słowa, inny termin prawny. Czyli to już jest takie wygładzanie, wyszlifowanie i taki ostatni rzut oka przed wypuszczeniem tekstu do klienta. Nie zawsze jest na to czas. W przypadku tłumaczenia dla Unii Europejskiej, w przypadku tłumaczenia dla Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ten etap zawsze praktycznie występuje, no bo to są teksty, które pociągają ze sobą olbrzymią odpowiedzialność. Teksty te są później jeszcze też weryfikowane bardzo dokładnie. Jest to również element jakby naszej no, ochrony przed zarzutami, reklamacją ze strony klienta, bo w Trybunale Sprawiedliwości też siedzą fachowcy, prawnicy, lingwiści najwyższej klasy, którzy mają bardzo dużo czasu na dzielenie włosy na czworo i no, my musimy też z punktu widzenia czysto biznesowego być przygotowani, żeby unikać reklamacji i zarzutów z ich strony, więc jakby tekst przechodzi też przez ręce redaktora po to, żeby go jakby tak ostatecznie wygładzić. To ja mam tutaj pytanie. Jeśli reprezentowałbym taką kancelarię, może nie tą dużą warszawską, tylko taką średnią z Poznania albo z Katowic, albo z Trójmiasta, to na jakie podstawy powinienem zdecydować, czego ja tak właściwie potrzebuję i kogo potrzebuję w tym całym procesie? Bo w sumie ja nie wiem, czy potrzebuję weryfikatora, nie wiem, czy potrzebuję tego ostatecznego sczytania, o którym mówiłeś, gdzie tam jeszcze następuje ta kosmetyka, a być może na to nie być czasu. Czy to jest tak, że wy doradzacie, czy to klient ma wiedzieć? To jest, na to nie ma jednej dobrej odpowiedzi pasującej do wszystkich przypadków, bo to po pierwsze są różni klienci i różnie do tego podchodzą i różne mają potrzeby, jak również mają różne wyobrażenia o tym i czasami wyobrażenia klienta są no, niemożliwe do zmiany. Tak? Generalnie nasza praca tłumaczy szeroko pojętych w branży tłumaczeniowej jest lekceważona i to jest bardzo przykre, natomiast również przez prawników, którzy powinni zdawać sobie sprawę, że precyzja terminologiczna ma znaczenie i to, czy napiszemy to tak, czy inaczej, no jednak przekłada się na taki albo inny skutek procesowy.
To takim przykładem, no, najbardziej jaskrawym oczywiście może, jest post, przykład wyroku sądowego, który dzisiaj akurat wrzuciłem, opublikowałem na LinkedInie, wczoraj przy okazji zupełnie pracy nad czymś innym, wpadł mi w ręce, gdzie sąd okręgowy we Wrocławiu oddalił powództwo z uwagi na to, że umowa, na podstawie której było roszczenie, zostało sformułowane, bo najprawdopodobniej przetłumaczona, to nie było tłumaczenie na zlecenie sądu, tylko polska wersja umowy opracowanej na bazie jakiegoś źródła angielskiego, no szerszy kontekst nie jest, nie wynika z tego orzeczenia, z tego uzasadnienia. Natomiast sąd ewidentnie na podstawie okoliczności sprawy i dowodów doszedł do wniosku, że jest to po prostu kiepskie tłumaczenie z języka angielskiego i sąd stwierdził, że on po prostu nie rozumie, o co w tej umowie chodzi. I w związku z tym uznał, że powód po prostu nie stanął na wysokości zadania, nie sprostał jakby ciężarowi dowodu, nie wywiódł skutecznie swojego interesu i podstawy prawnej roszczenia i w związku z tym roszczenie zostało oddalone. I no to jest taki, mówię, bardzo jaskrawy przypadek, ale do tego w takich najbardziej rażących sytuacjach może dojść. No, jak zdecydować? No, na pewno warto pracować z kimś, komu się ufa i nie zmieniać tego dostawcy co zlecenie. Nie urządzać konkursu ofert co tydzień na kolejny pakiet dokumentów do przetłumaczenia i kto da mniej i powie, że zrobi to szybciej, ten bierze zlecenie. To jest najprostsza droga do katastrofy. Warto poświęcić trochę czasu, żeby przetestować kilku dostawców, mniejszych i większych. Najlepiej wiedzieć, z kim konkretnie się pracuje. Może największe agencje to nie jest najlepszy kierunek, no bo w tamtym przypadku klient po prostu nie wie, z kim pracuje, bo to jest rzecz zupełnie przypadkowa często, komu to zlecenie zostanie przydzielone z dostępnej bazy tłumaczy i albo trafi to w ręce kogoś dobrego, albo trochę mniej. I też skutki tego bywają różne, więc warto pracować z biurami średnimi, mniejszymi, a czasami i małymi zespołami tłumaczy, którzy znają specyfikę pracy danego klienta, znają branżę, w której dana kancelaria się specjalizuje, no bo też inaczej tłumaczy się. Jest bardzo dużo na rynku tłumaczeń związanych z kwestiami, z procesem inwestycyjnym, budowlanym, no z oczywistych powodów, tak, no tam jest olbrzymia ilość sporów i jest wiele podmiotów na rynku, które mają korzenie w innych krajach, które są kapitałowo kontrolowane przez koncerny międzynarodowe, no i często istnieje potrzeba tłumaczenia dużych objętości dokumentów, czy to na potrzeby sporów, czy to na potrzeby postępowań przetargowych. Więc warto, żeby ten podmiot, który świadczy usługę tłumaczeniową na rzecz kancelarii, czy też de facto klienta kancelarii w ostatecznym rozrachunku, żeby znał się na tym, czym konkretnie zajmuje się ta kancelaria. Inaczej tłumaczy się patenty, inaczej tłumaczy się budowlankę, inaczej tłumaczy się własność intelektualną, inaczej tłumaczy się nowoczesne technologie, inaczej tłumaczy się teksty na styku prawa i farmacji. To robią różni ludzie, tak? Bo jakby te elementy prawne czasami stają się tym najprostszym akurat w tym wszystkim, bo ta merytoryka, ta ścisła merytoryka właśnie, czy to farmacja, czy biotechnologia, czy jakieś nowoczesne technologie informatyczne, czy chociażby, nie wiem, kryptowaluty albo jakieś wysokospecjalistyczna terminologia finansowa, giełdowa, rynki kapitałowe, jakieś wyszukane finezyjne instrumenty finansowe. To element wiedzy prawnej jest bardzo istotny, ale kluczowy staje się ten drugi tak naprawdę, żeby uzyskać wysoką jakość tłumaczenia. I nie każdy tłumacz prawniczy każdą z tych rzeczy może robić. Są wybitne jednostki, które ze sporą tych rzeczy mogą jednego dnia tłumaczyć coś z zakresu prawa farmaceutycznego, a następnego dnia kryptowaluty i instrumenty finansowe, ale takich ludzi jest bardzo niedużo. Więc testujmy, zawsze wymagajmy weryfikacji. Przy małych tekstach tłumacz przysięgły, czy tłumacz pracujący pojedynczo w jakichś parach często, to może być wystarczający, absolutnie zabezpieczać
interesy klienta i robić to w sposób dobry i wiarygodny, rzetelny. Jednak jeżeli mamy do czynienia z większą kancelarią, która ma regularne potrzeby tłumaczeniowe, bo ma wielu klientów, prowadzi, nie wiem, arbitraże międzynarodowe na przykład. I te przeroby, te objętości tygodniowe i miesięczne są duże, no to, a nie jest na tyle duża, żeby mieć własny zespół tłumaczy, bo w największych kancelariach funkcjonują wewnętrzne zespoły, które koordynują dodatkowo pracę jeszcze zewnętrznych dostawców. To jeżeli mówimy o takim średnim poziomie, gdzie tych tłumaczeń już jest dużo, ale nie ma budżetu na to, żeby trzymać 5 tłumaczy na etacie, no to warto dobrać sobie zaufanego dostawcę, najlepiej przetestować kilku i wymagać tego, żeby była weryfikacja, a jeżeli jest czas, to redakcja. Często jeszcze redakcja natywna, jeżeli mówimy o tłumaczeniu na język angielski. Tylko że to też wszystko kosztuje oczywiście. Im bardziej szczegółowy jest ten proces tłumaczeniowy, im więcej ma etapów, im więcej osób w nim uczestniczy, tym to po prostu drożej kosztuje, no bo każdej z tych osób trzeba zapłacić i tym wszystkim trzeba jeszcze zarządzić. Więc no ale generalnie uważam, że koszt tłumaczenia przy obsłudze dużych sporów budowlanych czy dużych transakcji to jest nawet nie promil, to jest ułamek promila i dołożenie parunastu, 20 czy 30% do tego ułamka promila z perspektywy wielkiej transakcji, którą można pogrzebać poprzez błąd albo opóźnienie wynikające z konieczności ponownego tłumaczenia, no nie jest, naprawdę nie jest warte nawet pochylania się. Jak o tym powiedziałeś teraz, to zdałem sobie sprawę, że jest to dużo bardziej skomplikowane niż sądziłem. Tak. Dużo bardziej skomplikowane. Tu postawię kropkę. Przejdźmy tylko do rzeczy, o której trochę już napomknąłeś. Natomiast do tego efektu końcowego. A mianowicie do tego, w jaki sposób klient, który no, zlecił komuś tłumaczenie, ma ocenić jakość tego tłumaczenia. Bo powiedziałeś o tej weryfikacji wewnętrznej. Natomiast no, zakładając, że ta weryfikacja była, ale jakie narzędzia ma ten klient, żeby stwierdzić, że tak, to jest dobre, że temu może zaufać, że na tym może polegać przy prowadzeniu swojego postępowania, prowadzeniu negocjacji? Czy w ogóle są jakieś tego typu narzędzia? Czy są narzędzia? Narzędzi jako takim sposobem stosowanym w branży, jeżeli ktoś ma na to budżet i czas, a na przykład w przypadku różnych procesów, na przykład jeśli chodzi o rejestrację patentów, czy w przypadku tłumaczeń medycznych i prawno-medycznych, to jest bardzo często stosowane, no bo skutki błędów w tłumaczeniu mogą być naprawdę opłakane i to już nie tylko wizerunkowe, czy jakiegoś przegranej w procesie, czy problemów w negocjacjach, a mogą mieć skutki w postaci, no, na przykład wypadków śmiertelnych, gdzieś na styku tych prawa farmaceutycznego, rejestracji leków, badań klinicznych, patentów różnego rodzaju, z tego typu sytuacjami, tego typu odpowiedzialnością może mieć do czynienia. Stosuje się czasami tak zwane back translation, tak, tłumaczenie zwrotne, polegające na tym, że tekst, produkt, tłumaczenie będące produktem końcowym, dokument będący produktem końcowym tłumaczenia, poddaje się tłumaczeniu zwrotnemu na język wyjściowy. I ma wyjść mniej więcej to samo. I to jest jeden ze sposobów. Czasami oczywiście nie cały dokument poddaje się takiemu procesowi, ale kontrolnie jakieś na przykład kluczowe fragmenty. Tam, gdzie jest na to czas i budżet, albo ryzyko uzasadnia tego typu działanie związane z błędem w tłumaczeniu, takie rzeczy się stosuje. Unia Europejska na przykład dość skutecznie, dostawcy pracujący z Unią Europejską mają obowiązek dostarczać tłumaczenia formie już nadającej się do wykorzystania końcowego, czyli bądź do publikacji, bądź do dalszej pracy. To jest często element procesu legislacyjnego, tak, jeżeli pracujemy dla komisji, czy dla Parlamentu Europejskiego, czy dla Trybunału, to albo jest tłumaczone przez nas dokumenty stanowią element procesu legislacyjnego, albo postępowania sądowego na przykład. Być są to jakieś dokumenty robocze Komisji Europejskiej pracującej nad różnymi rozwiązaniami nowymi czy budżetem, to te dokumenty powinny się nadawać bezpośrednio do wykorzystania w dalszej pracy.
Natomiast kontrola wewnętrzna dalej tam funkcjonuje. Polega ona na tym, że teksty są, to jest moje własne określenie, może nie bardzo oryginalne, ale myślę oddające, czyli są samplowane. Tak? Czyli bierze się dokument, z którego metodą, nie wiem czy do końca losową, bo też jakby nie jestem w 100% przekonany, jak to do końca funkcjonuje, natomiast wybiera się w sposób w miarę losowy jakąś taką reprezentatywną próbkę, która podlega bardzo ścisłej dodatkowej weryfikacji. Czyli jeżeli dokument ma 100 stron, to bierze się na przykład 5 do 7 stron ze środka i podlega to bardzo, bardzo szczegółowej dodatkowej weryfikacji, która albo potwierdza jakość, albo jeżeli na podstawie tej próbki stwierdzamy, że jest coś mocno nie tak, to znaczy, że cały dokument jest do zwrotu i do ponownej weryfikacji. I to nie jest rolą klienta, żeby tą ponowną weryfikację przeprowadzać, tylko musi to w ramach reklamacji wykonać dostawca. Więc takie są metody. A przy dokumentach, no, tu się na pewno przydaje posiadanie w zespole prawników posługujących się językiem, na który tłumaczymy, język, którego tłumaczymy w stopniu profesjonalnym. Najczęściej jest to, wiadomo, angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, no rosyjski rzadko, ale angielski, niemiecki, francuski. No to z angielskim powiedzmy, że już w miarę nie ma problemów, bo w każdym większym zespole, no dzisiejszym, trudno sobie wyobrazić, żeby nie było osób posługujących się profesjonalnym językiem angielskim, chociaż też czasem można się zdziwić, ale jednak poziom wiedzy, poziom znajomości języka w stopniu profesjonalnym no jest dość wysoki. Natomiast no, z francuskim, niemieckim już bywa gorzej. Jeżeli kancelaria nie specjalizuje się, nie ma korzeni niemieckich albo francuskich, albo nie specjalizuje się w obsłudze klientów z tamtego kręgu językowego, to i dość przypadkowo trafiła na takiego klienta, no to z profesjonalną znajomością niemieckiego czy francuskiego jest krucho. Warto więc zawsze mieć, jeżeli zajmujemy się daną sprawą, gdzie ten element językowy i tłumaczenia będą stanowiły istotny element, posiadanie kogoś, kto potrafi przeczytać to w jednym i w drugim języku i stwierdzić, czy to się trzyma kupy. Tak, może nie, no, nie jest profesjonalnym tłumaczem, weryfiktorem czy redaktorem i wszystkich niuansów procesu przekładu nie zna i nie musi znać, natomiast zna terminologię i widzi, czy się generalnie rzecz biorąc zgadza. No problem jest często z językami egzotycznymi, ale na to nie ma chyba jeszcze rozwiązania, tak? Bo jeżeli tłumaczymy coś, jak tłumaczymy na polski, no to jesteśmy w stanie stwierdzić, tak? Czy coś ma generalnie sens, czy tego sensu nie ma i czy trzyma się kupy i czy mniej więcej odpowiada temu, czego się spodziewaliśmy. Natomiast jeżeli tłumaczymy na język mongolski, no to musimy wierzyć na słowo. Ja też muszę wierzyć na słowo, bo nie posiadam redaktorów języka mongolskiego. Jeżeli klient życzy sobie tłumaczenie na język mongolski, a zdarzają się takie sytuacje, to jest kilku dosłownie tłumaczy, kilku to nawet chyba za dużo powiedziane, dwóch czy trzech na rynku polskim, którzy potrafią to zrobić. No i to oni są tutaj panami sytuacji. Tak, no, musimy wierzyć, że to, co robią. Wydaje się, że praktyka i brak problemów i późniejszych reklamacji, że jakiś dokument nie został zaakceptowany na przykład w Mongolii, pozwalają wierzyć, że jednak robią swoją robotę dobrze. Mamy okazję robić takie rzeczy, ponieważ współpracujemy z Polską Agencją, mniej z kancelarii, ale z Polską Agencją Inwestycji i Handlu i akurat Polska Agencja ma ich w ostatnich latach dość intensywną prowadził akcję taką tworzenia zagranicznych biur handlowych, tak zwanych, bechów. I jedną z tych lokalizacji był Ulaanbaatar. Więc mieliśmy jakby w kombinacji z językiem mongolskim trochę dokumentów, umowy najmu w języku mongolskim tłumaczyć. To było dość ciekawe. Nie, przypomniało mi to historię mojej koleżanki, która postanowiła kiedyś zostać tłumaczem przysięgłym języka tadżyckiego. I to też tak... Umówmy się, wąska specjalizacja. Są języki dość popularne i nieoczywiste, w których nie ma tłumaczy przysięgłych. Jest język islandzki, jest jeden tłumacz przysięgły od roku czy dwóch. Tłumacza języka estońskiego do niedawna nie było, nie jestem pewien, czy już jest. A jest to no, w zasadzie nasi sąsiedzi niemalże, tak? Mamy nawet podatek rodem z Estonii, nie mamy tłumaczy przysięgłych? Tak. Nie ma. Możliwe. No nie wiem.
To trzeba to zmienić chyba. Jakby byli chętni, to jest tak, szansa, jest nisza na rynku. Pojawiają się pytania od młodych adeptów sztuki, czy też jakby osób, które chcą się rozwijać językowo i angielski to jest dla nich, czy w ogóle ta pierwsza, tak zwana pierwsza grupa językowa, to już dla nich nie stanowi wyzwania i chcą szkolić się w jakimś języku egzotycznym, to wcale nie trzeba daleko szukać. Tak? I zapotrzebowanie na takich tłumaczy jest. Jest bardzo mało tłumaczy litewskiego, jest bardzo mało tłumaczy estońskiego, czeskiego i słowackiego, też naprawdę niewielu. To tymczasem przejdźmy jeszcze do kolejnego tematu. Ja mam jeszcze takie trzy wątki, o których chciałbym porozmawiać. Pierwszy jest taki, że z tych opinii, które zbieram w kancelariach i nawet z tego, co ty też sygnalizowałeś, pojawiają się takie pytania brzmiące mniej więcej tak. Czy warto tworzyć jakiś dokument, to może być opinia prawna, umowa albo jakieś inne pismo, dla którego właściwe jest polskie prawo, ale od razu w języku obcym, na przykład w języku angielskim, żeby trochę skrócić sobie pracę. Czyli mamy w głowie ten, powiedzmy, polski kodeks cywilny, czy jakieś jeszcze inne przepisy i od razu tak z głowy piszemy po angielsku. Czy to ma w ogóle sens i jak to się sprawdza w praktyce? Znowu, generalna odpowiedź nie będzie właściwa do wszystkich przypadków, czyli jest to typowe prawnicze, to zależy. Natomiast ogólna zasada będzie taka, co do zasady nie, ale to zależy. Czyli to mogą, rozwiń, proszę, rozwiń. Mogą się zdarzyć osoby posiadające odpowiednie predyspozycje, kwalifikacje, będące osobami dwujęzycznymi, naprawdę dwujęzycznymi, wykształconymi w dwóch systemach prawnych, posiadające uprawnienia polskie i uprawnienia, nie wiem, solicitora albo baristera, znam takie osoby funkcjonujące na polskim rynku, które posiadają kompetencje i językowe, i prawnicze do tego, żeby tworzyć pełnowartościowe dokumenty prawne od razu w języku obcym, który nie jest do końca ich językiem ojczystym. Ale to są wyjątki. Zasadniczo ja lubię w tego typu kontekście odwoływać się do takiego przykładu dyplomacji. Ogólnie na arenie międzynarodowej, w stosunkach międzynarodowych funkcjonuje zasada, że nawet jeżeli doskonale znam język obcy, zawsze wypowiadam się na forum międzynarodowym w języku ojczystym. Po to, żeby uniknąć ewentualnego niewłaściwego zrozumienia, przeinaczenia, dopisywania treści, których tam nie było, które mogą wynikać właśnie z tego, że nie jestem mimo wszystko rodzimym użytkownikiem języka, w którym się wypowiadam. Więc w rozmowach kuluarowych, roboczych jak najbardziej. Natomiast przy wypowiadaniu się na forum publicznym, w sposób, z którego mogą zostać wyciągnięte określone konsekwencje i konkluzje, korzystam zawsze z języka ojczystego. I uważam, że podobna zasada powinna obowiązywać w przypadku prawników. Jeżeli prawnik tworzy umowę, czy pismo procesowe, czy opinię na temat prawa polskiego i jest polskim prawnikiem, to powinien pisać po polsku. I albo jeżeli czuje się na siłach, czego raczej odradzam, ale to nawet nie ze względu, może czasami ze względu na brak kompetencji, ale raczej z punktu widzenia perspektywy tego, co bardziej przemówi do polskiego pełnomocnika, który musiałby to robić, czyli z punktu widzenia oszczędności. Taniej jest napisać coś po polsku i zlecić to do tłumaczenia, niż samemu na pewno pisać po polsku i potem tłumaczyć, co jest najlepszą ścieżką, jeżeli czujemy się na siłach. Natomiast godzina naszej pracy jako prawnika jest dużo więcej warta niż, no przykro mi to mówić, no ale mimo wszystko to ja i mój zespół, moja firma wypełnimy tutaj rolę pomocniczą, służebną w pewnym sensie w stosunku do klientów, jakimi są kancelarie prawne, więc nasza praca jest tańsza niż czas pracy pełnomocnika procesowego, który może ten czas lepiej wykorzystać. Jeżeli ma zaufanie do tłumacza, do zespołu tłumaczy, to lepiej to napisać po polsku, oni przetłumaczą i to po prostu później zweryfikować. Miałem okazję doświadczać i obserwować, uczestniczyć w procesach
jako ekspert, gdzie dokumenty były tworzone od razu w języku angielskim i tylko w języku angielskim, co już jest w ogóle najgorszą możliwą sytuacją, gdzie mamy dwie spółki prawa polskiego, które są albo jakimiś wehikułami, albo spółkami zależnymi po prostu i de facto no one występują jako strony transakcji, natomiast de facto jest to transakcja pomiędzy zawierana pomiędzy Nowym Jorkiem a nie wiem, Sztokholmem i to prawnicy na tej linii tak naprawdę negocjują jakiś dokument. Natomiast ten dokument jest tworzony wyłącznie w języku angielskim, ma do niego zastosowanie prawo polskie i spór rozstrzyga później sąd polski. I tak naprawdę tą umowę nie pisali amerykańscy prawnicy, tak w ostatecznym rozrachunku, tylko polscy po angielsku. No i pewne niuanse, i ona była całkiem dobrze napisana, tylko pewne niuanse gramatyczne powodowały, że no, był dość duży problem z jej interpretacją, bo w definicji pojawiał się przyczynek nieokreślony, a w postanowieniu pojawiał się przyczynek określony i to powodowało, że umowa wchodziła w życie albo w jednego dnia, albo tydzień później. No i to miało bardzo daleko idące konsekwencje. Więc generalnie rzecz biorąc, raczej odradzałbym, poza osobami, które naprawdę, naprawdę są do tego przygotowane, odradzałbym tworzenie dokumentów od razu po angielsku. Lepiej napisać to dobrze, dokładnie tak jak się chce, w języku polskim, zlecić to do tłumaczenia i sprawdzić. Albo nawet jeżeli nie zlecić do tłumaczenia, to przetłumaczyć to później samemu, ale oryginał mimo wszystko stworzyć w języku polskim. Jeżeli tworzymy umowy i jest do nich właściwe prawo polskie i rozstrzygać spory będzie sąd polski, zawsze, zawsze wersja polskojęzyczna jako przeważająca. I jeszcze temat przedostatni. Mianowicie taki, który być może dla niektórych będzie bolesny albo ich jakoś wzruszy. Wyobraźmy sobie sytuację, w której w ramach tej mozolnej, długotrwałej edukacji prawniczej ktoś jeszcze pochylił się trochę nad językiem angielskim, przebrnął przez zajęcia z języka angielskiego na uczelni, zdał nawet jakiś taki branżowy, zdobył certyfikat językowy branżowy typu na przykład TOLES, na tym najwyższym poziomie. I on już się czuje naprawdę mistrzem świata, jeśli chodzi o język angielski, czyta po angielsku, ogląda Eurosport, no w ogóle jest wszystko super. I teraz pytanie, czy taka osoba, znająca ten język angielski albo inny obcy, na wydawałoby się wysokim poziomie i zna nawet to słownictwo profesjonalne, jest automatycznie dobrym tłumaczem prawniczym? Nie. To jest niestety prosta i bolesna odpowiedź. Oczywiście znowu są wyjątki, tak, bo żeby być dobrym tłumaczem, to doskonała znajomość języka ojczystego plus doskonała znajomość języka docelowego, właściwie z którego się tłumaczy, bo taka dobra, złota zasada branży tłumaczeniowej jest taka, że tłumaczy się tylko i wyłącznie na język ojczysty. To jest oczywiście fikcja w codziennym obrocie, ale na przykład jeśli chodzi o Unię Europejską, to absolutnie jest ona przestrzegana. Czyli zawsze tylko i wyłącznie na język ojczysty i znajomość języka obcego i języka ojczystego na doskonałym poziomie to jest tylko jeden z kilku warunków, które trzeba spełnić do tego, żeby być tłumaczem. Kierunkowe wykształcenie jest przydatne, ale nie jest niezbędne. Sam funkcjonowałem jako całkiem nieźle radzący sobie tłumacz prawniczy, nie posiadając przez jakiś czas wykształcenia też kierunkowego, które uzupełniłem w którymś momencie, bo właśnie brakowało mi, jakby im bardziej zagłębiałem się w ten świat tłumaczeń i przekładu, tym bardziej brakowało mi pewnych rzeczy, pewnej wiedzy i pewnych kompetencji, które nie są związane ściśle ze znajomością języka, ale są związane z no już ściśle powiązane z tą sferą przekładu, tak, to, czyli kompetencje translatoryczne, strategie przekładu, narzędzia, praca ze źródłami, to wszystko, czego się uczy na lingwistyce stosowanej i na studiach o profilu tłumaczeniowym. No to są, tam się uczy nie tylko języka, tam się uczy również całego instrumentarium i technik przekładu, których też trzeba się nauczyć, żeby robić to dobrze i profesjonalnie. Natomiast są osoby, do tego wszystkiego jeszcze przydaje się bardzo talent tłumaczeniowy, po prostu talent do przekładu, bo to może nie jest takie oczywiste, natomiast jest mnóstwo osób, które niestety, które
też chciałyby pójść ścieżką tłumaczeniową i ja je z tej ścieżki zawracam, które mają doskonałe, na papierze mają doskonałe przygotowanie, świetnie znają i język, i język obcy, a czasami więcej niż jeden, i bogatą praktykę zawodową, i staże tu i tam. Natomiast w ostatecznym rozrachunku okazuje się, że po prostu brakuje im tego dodatkowego elementu, którym jest właśnie talent do przekładu, czyli przełożenie myśli spisanej w jednym języku i oddanie jej poprawnie w języku obcym. Przekładanie samego siebie jest z jednej strony trudne, z drugiej łatwe, bo jakby z jednej strony wiemy, co autor miał na myśli, i to jest to, co ułatwia. Z drugiej czasami idziemy na skróty, tak? Czyli jakby oddajemy, my wiemy, co autor miał na myśli i przekładamy to w taki sposób, że my wiemy, ale czytelnik, który nie siedzi w naszej głowie, już nie do końca zna ten szerszy kontekst, który w tej naszej głowie jest. Ale przekładanie samego siebie jest bardzo, bardzo trudne, ale na początek całkiem dobre. I są osoby, które daną myśl potrafią doskonale wyrazić w języku własnym i jak ją napiszą od razu w języku obcym, to też. Natomiast przełożenie nawet własnej myśli w sposób elegancki, już nie tylko poprawny, bo to nie chodzi już tylko o poprawność, tylko żeby to zrobić w sposób elegancki, profesjonalny i dający to poczucie takiej naturalności, po prostu nie potrafią tego dobrze zrobić. Swojego własnego tekstu, nie mówiąc o tekście napisanym przez kogoś obcego, napisanego w sposób zawiły, napisanego niezgodnie z zasadami prostego języka, tylko ulubionymi upiększeniami różnymi intelektualno-stylistycznymi i wielokrotnie złożonymi zdaniami na pół strony i z 20 przecinkami, gdzie czytając w języku ojczystym po 5 linijkach już nie do końca wiemy, co było na początku i co do czego się odnosi, to no, przekładanie czegoś takiego to jest koszmar i oczywiście prawnicy w ogóle też powinni odchodzić od tego. To jest taka ogólna tendencja, z którą się zasadniczo zgadzam, że pisanie zbyt skomplikowanych pism czy tworzenie zbyt skomplikowanych treści do niczego dobrego nie prowadzi i powinno to zmierzać ku uproszczeniu, nienadmiernemu też, bo to żebyśmy nie popadali w pułapkę z kolei spłycenia intelektualnego, bo pewne rzeczy też się nie do końca da wyrazić w sposób prostymi słowami. Więc gdzieś to trzeba wypośrodkować, ale można się nauczyć pisać tak, żeby to było czytelne nie tylko dla nas samych, ale również i dla czytelne i strawne, czy to dla sądu, czy dla drugiej strony. Wynika to również z szacunku dla innych uczestników obrotu, do których te pisma są kierowane. Nie piszemy dla samych siebie przecież. Tak, no więc ten talent, tak, czyli ładnie umiem napisać coś po angielsku, ładnie umiem coś napisać po polsku, natomiast przełożyć z polskiego na angielski czy z angielskiego na polski już nie. I niektórzy to mają, a inni nie mają. Inni się tego potrafią trochę nauczyć, jakby wyrobić w sobie ten talent, gdzieś tam ciężko nad nim pracując, ale są też tacy, którzy są niewyuczalni. To też bardzo istotne spostrzeżenia. Myślę, że dadzą wiele do myślenia naszym słuchaczom. Wojtku, już tak trochę na zakończenie. Powiedz proszę o bardzo ciekawym projekcie, który za sprawą twoją i twojej firmy zagościł też do Polski. Działasz w nim razem z Uniwersytetem imienia Adama Mickiewicza z Poznania. Mianowicie chodzi o World Law Dictionary. Powiedz proszę, czym to jest, dla kogo to jest, jaka jest też wasza rola w tym całym przedsięwzięciu? Bardzo dziękuję za to pytanie. Tak, to jest coś, co mówiąc kolokwialnie, czym się bardzo jaram osobiście, nie tylko zresztą ja, ale cały nasz zespół, bo to jest praca zdecydowanie zespołowa i to nie tylko w ramach zespołu Juridico, ale właśnie wspomniany przez ciebie zespół naukowców, wykładowców z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, jeśli chodzi o polską edycję tego projektu. Jest to projekt międzynarodowy, globalny, który został zapoczątkowany przez firmę Translegal, która osobom, które miały do czynienia które uczyły się Legal English i przystępowały do branżowych egzaminów językowych, o których wspomniałeś. Teraz już tego egzaminu co prawda nie ma, ale do niedawna jeszcze funkcjonował ILEC jako konkurencyjny w stosunku do TOLESA. No i to właśnie Translegal jest za niego odpowiedzialny. To prawda, jakby ten egzamin już nie jest prowadzony,
jest przeprowadzany. Nie wiem nawet do końca, jak to wygląda, natomiast Translegal jest firmą, która wyrosła trochę z tłumaczeń. Jest firmą założoną, firmą szwedzką, założoną przez amerykańskich prawników, którzy w tej Szwecji osiedli. Jest ich cały zespół. Jest to największa firma zajmująca się Legal English, bo to już dawno nie są tylko tłumaczenia, tylko ich biznes to jest Legal English. I oni tworzą treści, podręczniki, kursy online'owe i w formie tradycyjnej. Każdy z nas, który w ciągu ostatnich 10-15 lat uczył się Legal English, miał do czynienia z Translegal, właściwie z jakimiś jego produktami. No i twórca Translegala, Michael Langer, no, wpadł w którymś momencie na pomysł stworzenia globalnego słownika prawniczego, którego adresatami są przede wszystkim prawnicy i jakby koncepcja, która przyświeca odbiorcami tego, adresatami tego narzędzia, są również osoby pracujące z językiem prawniczym. Natomiast jakby u początków, u źródeł tej koncepcji leży to, żeby prawnik pracujący z językiem angielskim był w stanie przy wykorzystaniu tego słownika, chociaż to jest dużo więcej niż słownik, był w stanie koncepcje prawne, koncepty prawne, instytucje prawne, sprawa innego, obcego, wyjaśnić swojemu klientowi w języku angielskim, czy za pośrednictwem języka angielskiego, dzięki treściom, definicjom, notkom komparatystycznym, które tam są zawarte, które oddają sens obcej instytucji prawnej, tak? Czyli generalnie jakby w swojej genezie jest to monolingwalny, jednojęzyczny słownik prawniczy, tak jak Black's Law Dictionary, na przykład najbardziej znany na rynku, o olbrzymiej tradycji. Punktem wyjścia jest właśnie angielski słownik prawniczy, który tłumaczy w języku angielskim pojęcia z systemu common law, plus do tego zawiera szereg dodatkowych materiałów w postaci definicji, przykładów użycia, materiałów wideo tłumaczących, co z daną instytucją się wiąże. I od tego punktu wyjścia Translegal dobierał sobie partnerów z całego świata, po to, żeby opracować wersje lokalne tego słownika, no, bazujące na systemie prawnym, na terminologii danego kraju, właściwie danego systemu prawnego. No i jednym z takich systemów prawnych, który został uznany za kluczowy, została uznana Polska i polski porządek prawny. Jako pierwszy do tego przedsięwzięcia dołączył właśnie Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza. Na dalszym etapie zostaliśmy zaproszeni do niego my. Gdzieś tam nasza praca została dostrzeżona przez twórców, przez Translegal. I obecnie naszą rolą było zweryfikowanie częściowo pracy wykonanej przez UAM, jej dalsze poprowadzenie, opracowanie, to na czym w tej chwili pracujemy, to jest opracowanie listy unikatowych terminów polskiego języka prawniczego i prawnego i ich przełożenie wraz z definicjami na język angielski oraz dalszy rozwój, bo to jest projekt tak naprawdę wieloletni, właściwie niekończąca się historia. Co tylko naszym szanownym klientom i odbiorcom przyjdzie do głowy, co jeszcze mogłoby się w tym słowniku znaleźć, czego tam jeszcze wielu rzeczy tam na pewno nie ma, bo on został opublikowany, jest już dostępny, natomiast prace nad nim cały czas będą trwały i liczymy na to, że polscy użytkownicy nam w tym pomogą, w tym sensie, że ukierunkują nas na to, czego najbardziej potrzebują. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Jest to niezwykła przygoda intelektualna i zapraszam do korzystania. W podstawowej wersji jest to narzędzie bezpłatne, jeżeli zostanie uznane za przydatne, stosunkowo niedrogie. Wojtku, to wszystko, o czym dzisiaj mówiłeś, ja już tak o tym mówiłem po drodze, ale naprawdę otwiera oczy, pokazuje, jak skomplikowaną dyscypliną są w ogóle tłumaczenia, a tym bardziej tłumaczenia prawnicze, takie specjalistyczne. Dla mnie to jest coś niesamowitego, jak równolegle ta dyscyplina jest niedoceniana w kancelariach. Jest. To jest bardzo przykre. I to jest no, z jednej strony przykre, z drugiej strony o tyle niesamowite, że mam nadzieję, że chociaż jedna osoba po wysłuchaniu tej rozmowy zda sobie sprawę z tego,
jak duże ryzyko jest w tym, że tłumaczenie będzie po prostu złe jakościowo. I to może wpłynąć i na interes klienta, i na tak naprawdę funkcjonowanie całej kancelarii. I bardzo Ci dziękuję za podzielenie się tymi wszystkimi kwestiami. Myślę, że osoby, które dotychczas myślały, że są znawcami języka obcego, mogą trochę złapać inną perspektywę. No a ja ze swojej strony życzę Tobie powodzenia w rozwijaniu tego niesamowitego projektu, jakim jest World Law Dictionary, bo jak czytałem o tym projekcie i przeglądałem to, jak on wygląda w tej chwili, to zapowiada się, wygląda już imponująco, a zapowiada się jeszcze ciekawiej na przyszłość. Ja Tobie bardzo dziękuję za zaproszenie i bardzo się cieszę, że mogliśmy, tak naprawdę chyba nie miałem jeszcze nigdy okazji tak publicznie, poza branżą ściśle tłumaczeniową i jakimiś konferencjami naszymi branżowymi, opowiedzieć naszym klientom potencjalnym, co tak naprawdę się kryje i być może no, wpłynie to na bardziej przyjazne postrzeganie i nas, naszej branży, naszych usług, może troszkę większe ich docenianie. A ja przy okazji jakby chciałem też pogratulować Tobie i Twojemu wspólnikowi wspaniałej działalności też w mocno niedocenianej do niedawna dziedzinie, jaką jest marketing prawniczy. I też uważam, że to, co robicie, Wasze konferencje i Wasza obecność w mediach społecznościowych, to jest coś, co zasługuje na duży szacunek. Bardzo dziękuję i jak zawsze dziękuję w imieniu całego naszego zespołu, bo tak jak w przypadku tłumaczeń, tak w przypadku marketingu też jest to gra zespołowa. Dzięki Wojtku. Dziękuję również. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli był dla Ciebie ciekawy, podziel się podcastem ze znajomymi prawnikami i zostaw recenzję albo ocenę w iTunes. To duża motywacja do nagrywania kolejnych odcinków. Wszystkie odcinki tego podcastu znajdziesz pod adresem marketingprawniczy.com/podcast. Przy okazji zachęcam też do zamówienia prenumeraty drukowanego magazynu Marketing Prawniczy. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na marketingprawniczy.com/magazyn. Do usłyszenia już niedługo.